sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 6 czerwca bieżącego roku odbyło się zwyczajne walne zebranie członków Cieszyńskiego Uniwersytetu III wieku. Zebranie prowadziła wybrana przez uczestników zebrania przewodnicząca Rady Programowej Teresa Wałga. W czasie zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności merytorycznej zarządu w roku akademickim 2023 i 2024. Miło Państwa powitać, ale właściwie ja nie muszę Państwa witać, bo Państwo jesteście u siebie. Więc Szanowni Państwo, no cieszę się, że tutaj jesteście, tworzycie tą społeczność, no bo gdzieżby indziej, jak nie na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie naszym cieszyńskim. Szanowni Państwo, no parę lat temu spotkałyśmy się po raz pierwszy z Panią Lucyną, chyba w 2018 roku. Ja wtedy miałam taką zaszczytną, ale też trudną rolę, bo po raz pierwszy w takiej roli występowałam. Byłam koordynatorem Uniwersytetu III wieku na Uniwersytet Śląski w Katowicach, czyli jakby Katowice plus Sosnowiec plus Jastrzębie Zdrój, wiadomo Cieszyński Uniwersytet, to było sporo osób. I to był pierwsze takie moje zetknięcie właśnie z Uniwersytetem III wieku. I stąd nie są mi to tematy obce i doskonale wiem, jak Państwo świetnie, pięknie pracujecie, to znaczy pracujecie w sensie takim, że Wy no nie pracujecie, bo robicie wiele rzeczy po prostu dlatego, że chcecie, prawda? No tutaj nasi studenci troszeczkę młodsi to pewnie powiedzą, a bo coś tam muszą, a Wy nic nie musicie, Wy po prostu chcecie. I to widać w działalności, we wszelkich aktywnościach. I to jest na pewno świetne i ja zawsze mówię, że jak ja tylko osiągnę pewien wiek, to ja na pewno będę w Uniwersytecie Trzeciego wieku, bo ja wydaje mi się, że będę się nudziła. A tutaj chyba nie narzekacie Państwo na nudę. Chyba nie. Wszystkiego dobrego życzę. No, cieszę się, że tutaj możecie podsumować kolejny rok. Popatrzyłam w kalendarzu, może mi się uda tego 20 być. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Przypominamy 20 czerwca uroczyste zakończenie roku akademickiego 2023-2024 na Wzgórzu Zamkowym w amfiteatrze. W programie oprócz, w zasadzie informacja była pełna w różnych mediach, ale przypominamy przy okazji, że tutaj Państwo tak licznie przybyli, więc przypominamy. Oprócz krótkiego podsumowania mijającego roku akademickiego, przypominam, że to jest jubileuszowy nasz 20. rok działalności Cieszyńskiego Uniwersytetu III wieku. Będzie jazzowy koncert miejscowego zespołu jazzowego GM Jazz Quartet.